W Azji walczą z czwartą falą COVID-19. Zamykają szkoły Japonia. Władze prefektury Okinawa zamykają szkoły. Chcą powstrzymać czwartą falę pandemii. W japońskiej prefekturze Okinawa władze na nowo zamykają szkoły, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród dzieci i młodzieży. Kraj mierzy się z czwartą falą pandemii, dlatego w dużej jego części nadal trwa stan wyjątkowy. Ponadto zaszczepionych przeciw COVID-19 jest tylko około 20% seniorów. Zgodnie z decyzją władz Okinawy zamkniętych zostało lub zostanie wiele szkół podstawowych i gimnazjów w mieście Naha, czyli stolicy prefektury, a także w innych miejscowościach. Wielu młodych ludzi zostało zakażonych. Za pandemię nie odpowiadają wyłącznie dorośli, powiedział 17-latek z Nachy, cytowany przez agencję ODO. Podobnie jak stan wyjątkowy, zamknięcie szkół będzie obowiązywało w Okinawie do 20 czerwca. Zgodnie z planem ma się więc zakończyć niewiele ponad miesiąc przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, których organizacji sprzeciwia się większość Japończyków. Stan wyjątkowy w kilku regionach. Stan wyjątkowy wprowadzono w Tokio, Osace i kilku innych prefekturach, by uporać się z czwartą falą pandemii COVID-19. W Japonii trwa również kampania szczepień, a w poniedziałek władze poinformowały, że pierwszą dawkę otrzymało już nieco ponad 21% spośród osób w wieku 65 lat i starszych. Poprzednio szkoły w Japonii zostały nagle zamknięte w lutym 2020 roku, gdy w związku z pierwszą falą pandemii zaapelował o to ówczesny premier kraju Shinzo Abe, przypomina RODO.